według świętego Jana. Chwała Panu. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jesteśmy w zespole i zawsze blisko ołtarza, blisko kościoła,
a w rzeczywistości być bardzo daleko od Niego. Możemy być zakrystianinem, możemy czytać Słowo Boże, możemy być matką różańcową, a w rzeczywistości być bardzo daleko od Pana Boga. Że Jezus nie jest moim Panem. To są nasze wybory, kochani. W filmie pięknie ona staje i broni swojej wiary do końca, wiedząc, że może stracić pracę, dobre imię, pieniądze, wszystko, co ma. A mówi, że nie wyprze się tego, co powiedziała. Że nie przeprosi nikogo. Bo nikogo nie zraniła i nie obraziła. Nie złamała prawa i tak dalej. To są gdzieś bardzo, bardzo, słuchajcie, konkretne. Spróbujcie sobie, kochani, gdzieś z tym pytaniem pochodzić. To nie trzeba odpowiadać, bo błędną odpowiedzią jest chęć powiedzenia od razu, no przecież wierzę, Jezus jest moim Panem. Ale ja sam po sobie wiem. Kiedy chodzę i pytam siebie, to wcale ta odpowiedź nie jest taka prosta. I ta moja codzienność później wygląda tak, jak wygląda. Złem za zło, nienawiścią za nienawiść, przekleństwo za przekleństwo. Plucie za plucie i tak dalej. To tak w kontekście może też i Wojciecha i wstępu. Słuchajcie, kochani, chciałbym dzisiaj poruszyć temat, myślę, bardzo ważny, bo to są rzeczy, które do końca nie rozumiemy, które gdzieś nam w pewien sposób umykają, a może też gdzieś niewiele o tym słyszeliśmy, gdzieś to spotykamy. Ale też, żeby też o tym powiedzieć, bo po Dobrzanach, jak ostatnio się tam spotkaliśmy, to dużo gdzieś tam pytań było, więc to też tak troszkę ten temat wybrałem. Pisze o tym święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w swoim 12 rozdziale. Zachęcam, kochani, żeby sobie 12, no 13 Hymn do Miłości to znamy, ale to też wiele 14 sobie poczytać w domu. Pierwszy list do Koryntian. Paweł pisze do gminy chrześcijańskiej w Koryncie. Święty Paweł tak pisze o charyzmatach. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa. Drugiemu umiejętność poznawania. Według tego samego ducha. Innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha. Innemu dar czynienia cudów. Innemu proroctwo. Innemu rozpoznawanie duchów. Innemu dar języków. I wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Święty Paweł wymienia charyzmaty. Katechizm Kościoła nam mówi, że Duch Święty jest dawcą darów i charyzmatów. One się po części uzupełniają, ale też trzeba powiedzieć, że jest to mowa o zupełnie czymś innym. I Bóg jest, Duch jest dawcą darów, które znamy z katechizmu, które się uczyliśmy do bierzmowania, jak szliśmy, które gdzieś tam powtarzamy i które znamy. Gdzieś przyjdzie czas, to pewnie oni też fajną katechezę można powiedzieć. Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. 7. Zaczerpnięte są z Księgi Izajasza. 7 to jest cyfra w Biblii nieskończoności, więc trzeba powiedzieć, że tych darów jest dużo. Ale te dary otrzymuje każdy z nas. Jeżeli proszę, to dostaję.
Proszę o mądrość, żeby być mądrą mamą, mądrze wychować swoje dzieciaki. Proszę o mądrość, żeby to Boga pojąć, Bożą mądrość pojąć, pojąć Boże prawo. Proszę Ducha Świętego o dar pobożności, żeby nie gadać w Kościele. Dar rozmodlenia, prawda? Proszę o dar bojaźni Bożej, czyli o to, żebym bał się zasmucić mojego Boga, bo to w tym chodzi darze, bo my zaraz pomyślimy, że mamy się bać Boga. Nie. W tym darze chodzi o to, żebym się bał obrazić mojego Boga moim grzechem. Proszę o dar bojaźni Bożej, żeby moim gadaniem w Kościele nie obraził Boga, bo się boję tego. Nie? Czyli zobaczmy, dary Ducha Świętego są darami, które nas mają uświęcić. Bardzo indywidualnie, bardzo osobiście. One są po to potrzebne. O to proszę. Proszę o Twoje dary, Duchu Święty, abyś mnie uświęcił w tym moim życiu. Tam, gdzie żyję na co dzień. W tej mojej trudnej relacji w małżeństwie, w tym moim trudnym byciu babcią, w tej mojej samotności we wdowieństwie, czy w separacji, w tym moim gdzieś kapłaństwie, na moich studiach, gdziekolwiek. Proszę Cię, Duchu Święty, o Twoje dary. One są dla każdego z nas potrzebne. Ja je dostaję. A charyzmaty, mówi święty Paweł, że to są dary Ducha Świętego, ale które Duch Święty daje dla wspólnoty. Jeżeli związuje się wspólnota modlitewna, to Duch Święty przychodzi, aby tą wspólnotę obdarzyć swoimi charyzmatami, żeby wspólnota mogła posługiwać, a żeby były widzialne znaki działania łaski, aby był widoczny Bóg. Dlatego też na końcu o tym powiem, bo najwięcej czasu chciałem na to poświęcić, ale popatrzmy, jak Bóg daje nam, bo tworzymy wspólnotę modlitwy, spotykając się tutaj, daje nam znak swojej łaski, jeżeli chodzi o spoczynek w Duchu Świętym. Daje Bóg swoje znaki, jeżeli chodzi o uzdrowienie fizyczne. Daje Bóg znak swojej łaski przez te uzdrowienia wewnętrzne, od to szukanie wiary, od to, że gdzieś to był bodziec do mojego nawrócenia. To są widzialne znaki. Znaki niewidzialnej łaski Bożej. Bóg chce pokazać przez te charyzmaty, chce pokazać, że jest obecny, że działa. Charyzmat proroctwa, o którym wspomina Paweł, to jest to, że przemawia ktoś w imieniu Boga. Że ma ktoś słowo zachęty, napomnienia, ma słowo poznania. Słowo, które jest skierowane może do konkretnej jednej osoby, nad którą się modlimy, do wspólnoty, do kogoś bardzo indywidualnie. Charyzmat języków, czyli inaczej modlitwa językami, inaczej też glosolalia, nazwana też przez świętego Pawła, jest to modlitwa jednoczesna, modlitwa językami, najbardziej spotykamy charyzmat we wspólnotach. Najwięcej gdzieś się objawia, kiedy potrafimy modlić się, czy inaczej pozwalamy Duchowi Świętemu się modlić w nas. To tak jak dziecko małe się uczy. To wy, drogie mamy, najbardziej to pamiętacie. Jak czekaliście, kiedy ta wasza córeczka czy synek poskłada te sylaby i powie mama. A tato jak się cieszył, że najpierw powiedział synek, nie, tato, a nie mama na przykład, prawda? To gdzieś tam życie, pamiętacie? To jest właśnie modlitwa językami, jest modlitwą dziecka Bożego. Pozwalam Duchowi Świętemu modlić się we mnie. Pozwalam, aby On się modlił. Stąd te sylaby. Stąd te dla wielu z nas niezrozumiałe słowa. Ale ja wiem, czuję w sercu, że to jest najpiękniejsza modlitwa. Piękniejsza modlitwa niż ja, kiedy modlę się moim rozumem. Bo kiedy, zauważcie, się modlimy, mówimy paciorek, to modlimy się głową naszą, a nie sercem.
Po wszystkiego się tutaj nauczyliśmy. Ojcze nas, zdrowaś Maria, o wierze w Boga, Aniele Boże, stróży mój, pod Twoją obronę, wierzę w Ciebie, Boże, żywe i tak dalej. Bo to wszystko zakodowaliśmy. Modlimy się głową, a nie sercem. Kiedy nawet też modlę się sercem, układam zdanie, układam słowa, zdania buduję, żeby to jakoś tak w miarę logicznie trwało. A modlitwa językami jest modlitwą właśnie dziecka Bożego, który się modli sercem, już nie układa. Ale czuję sercem, że to jest modlitwa, że to mnie porusza, to mnie otwiera. Że to wewnętrznie czuję się tak, jakby to była najpiękniejsza gdzieś modlitwa. Pojawia się we wspólnocie, parokrotnie się z tym spotkałem, w moim posługiwaniu, charyzmat tłumaczenia języków. To jest to, że jest osoba we wspólnocie, nawet w Rzymie było pięknie, że nawet były dwie osoby, dwie panie, które miały dar tłumaczenia języków. To nie chodzi o to, żeby dokładnie tłumaczyć, co ja mówię, gdy modlę się językami. To jest modlitwa, to jest tłumaczenie konkretnej takiej przekazie. Niedosłowne, jak chcemy gdzieś czasami tłumaczymy z angielskiego na polski, czy z niemieckiego na polski, czy odwrotnie, że musimy przetłumaczyć słowo za słowem. Chodzi o przekaz, to jest słowo od Boga, słowo Pana, że piękny charyzmat, piękny dar. Jest takie świadectwo jednego z księży, który się nawrócił. No tak, bo księża musimy się, słuchajcie, nawracać. Koniecznie. Opowiada, że taki sceptyczny trochę pojechał na rekolekcje charyzmatyczne. I to w czasie Eucharystii obok niego, nie znam księdza, stał ksiądz. I kiedy w czasie Eucharystii była modlitwa uwielbienia, zaczął się modlić językami ten ksiądz. I kiedy wrócili do zakrystii, ten do niego podszedł i mówi: słuchaj, a gdzie się nauczyłeś tak dobrze, bo dobrze egipskiego się nauczyłeś? Ja uczyłem się, byłem na kursie, bo miałem tam na misję jechać, nie pojechałem w końcu, ale to był dla mnie strasznie trudny język. Trudno się, gdzie ty się tak nauczyłeś tego języka? On taki zdziwiony mówi: ja się nie uczyłem egipskiego. Może gdzieś tam kiedyś angielskiego się uczyłem, ale egipskiego nigdy, nie? No przecież modliłeś się po egipsku. To było świadectwo dla tego niewierzącego kapłana w moc Ducha Świętego, w moc jego charyzmatu, w moc obecności. Charyzmat uzdrawiania, przepiękny charyzmat, kiedy to Bóg chce się posłużyć człowiekiem, który jest świadkiem Bożej mocy, Bożej uzdrowienia. Jakoś tak Panu Bogu dziękuję, że no, wielu gdzieś tam widziałem w akcji charyzmatyków, ale mnie zawsze gdzieś tak bardzo zmotywował do tego Marcin, młody człowiek, słuchajcie, 23 lata, 24 studiuje. On każdy weekend, nie wiem jak on sobie radzi z tymi studiami, każdy weekend, co do niego zadzwonił, mówię: kiedy do nas przyjedziesz, Marcin? Tam mówię: słuchaj, mówię słuchajcie, że Marku, mówi, no ciągle stan nie wypada z jego grafiku. On po prostu, kiedy się nawrócił, kiedy Jezusa uczynił Panem swojego życia, kiedy zaprosił Jezusa, to od razu powiedział: Jezu, nic Cię nie proszę, tylko chcę być narzędziem Twojego uzdrawiania. Miał odwagę, słuchajcie, chłopina na tyle, że on po prostu od razu na drugi dzień poszedł do szpitala. No wariat, słuchajcie, poszedł do szpitala i chodził po samach i pytał się, czy kto chce, żebym się nad nim modlił. Był ostatnio, gdzieś się z nim widziałem w Rzymie, no to byśmy poszli, byśmy na takim uwielbieniu, fajnie tam tacy Włosi robili uwielbienie. W sobotę wyszedł taki pan, że wychodził o kulach, on podchodzi od niego i tam prosi Polkę, żeby przetłumaczyła, bo to Włoch był, że on będzie się za jego nogę modlił, żeby gość zaczął ruszać tym kolanem, bo miał jakoś takie zesztywniałe i tak dalej. No ja mówię: chodź, on mówi: no nie, chodź się modlić ze mną. Ja mówię: ty, ja nie wierzę w takie rzeczy, więc się nie modlę z tobą, nie, wariat jesteś, nie? Chodź, ksiądz się modli.
się modlimy, ty, słuchajcie, jeden gość bierze i zgina na kolano, nie? A szedł normalnie o tych kulach i z taką sztywną nogą i koniec świata. Dla mnie to są Boże znaki Bożej obecności. No Marcin jest wariat, słuchajcie, pod tym względem, niesamowity facet. A rok na parę dni u mnie siedział, to on ze Słowem Bożym swoim, tam gdzieś moja Biblia szedł do ciebie. Ale kiedy go spotkałem, to szedł i tą Biblię swoją w ręku trzymał. I gdzieś tam Słowo Boże wsiadł, czytał, rozważał. Wrócę do filmu, słuchajcie, no pięknie się ten film, polecę tam kochani, gdzieś tam znajdźcie go sobie. To tam, to jest ci Słowo Boże, czy protestanci, no to oni tam w jednym paluszku, słuchajcie. Ja sam się biję w pieśń, mówię, Panie Boże, za mało tego czytam Słowa Bożego. No ciągle coś trzeba zrobić, coś odleci, to jest proszę, że nie ma i ogłoszenia zrobić, i po gazety pojechać, i sprawdzić, czy w zapiski wszystko zrobione. Nie chcę z proboszczem, słuchajcie. Także to na tym wszystkim, zobaczcie, kochać Boże Słowo, to jest coś pięknego, coś szalonego. Charyzmat czynienia cudów, to już, kochani, sprawa, to co widziałem na własne oczy Boszobory, księdza Boszobory afrykańskiego, charyzmatyka. Znacie go, kochani, gdzieś tam z telewizji, niektórzy byli też, prawda, Jezus, czy Chrystus, Jezus na stadionie, tak jest to hasło, te wakacje przyjeżdża. Parokrotnie przyjeżdża do Polski. Oni lubią przyjeżdżać, słuchajcie, do Polski ci charyzmatycy z całego świata, bo bardzo mocno odczytują i wierzą w dziennicze Faustyny, gdzie Jezus im powiedział, że Polska uratuje świat. Panie Boże, żeby to było jak najszybciej. Żeby te moje bytowo się nawróciło. A słuchajcie, jak Pan Bóg jest brany, stawia na te bytowo moje, coś jest bytowa, to przepraszam. Ale te moje bytowo ostatnio mnie tak zezłościło, że na nich pokrzyczałem trochę. Wróciłem taki trochę zły na siebie, że krzyczałem, zły na nich. Rozmawiałem z Krysią ze wspólnoty z Rzymu i ona na koniec mówi, proszę księdza, jeszcze słowo od Pana Jezusa, księdza, że nie jest wasze nawrócenie, a cierpienie. Nie wiem, jak często zrozumie, ale tak chciał Pan Jezus księdzu powiedzieć. Nie jest wasze nawrócenie, a cierpienie. Sobie tak myślałem, że ja tak bardzo chcę, żeby się nawrócili, a nie chcę za nich cierpieć. Nie chcę za nich pościć. Nie chcę ofiarować czegokolwiek za nich i dla nich. Ale jeszcze wziąłem za to. Zresztą to jest fajnie, bo dzisiaj byłem tak pięknie przygotowany na jutro odpust. Kochani, zapraszam Was do bytowa jutro na odpust na 13. Pięknie to wszystko tam wczoraj, dzisiaj już przygotowali. Także jutro piękne święto, bo nie są moje patrona właśnie dzisiaj Wojciecha. Cudy, wrócę do Boszobory, kochani, jak on głosił katechezę, siedziała w kościele na tej posadzce, na schodkach dziewczynka, niewidoma. 12-letnia dziewczynka. On głosi Słowo Boże, słuchajcie, to jej od niechcenia to tak wyglądało. Mówi Słowo Boże do ludzi, ktoś tam tłumaczy, ta tłumaczyła, i on w tym czasie położył swoją rękę na jej oczach. Już było po konferencji.